Dzisiaj też zdjąłem ornat, żeby świętej szaty nie skalać tutaj na ambonie, dlatego że dzisiaj postanowiłem powiedzieć wam o tym, jak sztuczna inteligencja pomaga księżom mówić kazania. Temat co najmniej niebezpieczny, przyznajcie. Otóż, jak wiadomo, no, księża co niedzielę muszą powiedzieć jakieś kazanie i często w naszym środowisku sięgamy po takie książeczki mądrych profesorów. To jest biblioteka kaznodziejska. Staram się nie sięgać tam, z różnych powodów. Natomiast jest dwóch autorów, których cenię i gorąco polecam. Pierwszy nazywa się Józef Ratzinger. Warto po jego kazania sięgać. A drugi Polak, ojciec dominikanin, ojciec Jacek Sali. Do tego drugiego dzisiaj sięgnę, do biblioteczki. Ale jeszcze bardziej chciałem sięgnąć dzisiaj do sztucznej inteligencji. Otóż, jak to było? 9 lat temu w Kalifornii, w garażu, jak to zwykle w Ameryce, niejaki Sam Altman z kolegami założył startup do sztucznej inteligencji. Startup to podobno po polsku spółdzielnia. Będziemy mówili spółdzielnia, taką spółdzielnię założył w garażu. I wczoraj się dowiedziałem, bo przyszli do mnie księża, że powodem, dla którego ten właśnie Altman założył tę spółdzielnię do sztucznej inteligencji, było to, że chodził do kościoła, ale mu się kazania księży nie podobały i dla ratowania poziomu kaznodziejstwa amerykańskiego sam Altman właśnie powołał do życia firmę, która się nazywa OpenAI. No i te wszystkie tam ChatGPT, te trudne jakieś nazwy amerykańskie, z których podobno dzieci korzystają, pisząc wypracowania szkolne. To właśnie się wszystko zaczęło 9 lat temu, a praktycznie w tym listopadzie minie 2 lata, kiedy ta maszynka komputerowa do sztucznej inteligencji, między innymi chyba do kazań, została upubliczniona. Ja oczywiście kazaniami tak się nie interesowałem, ale interesowałem się grafiką komputerową i czekałem, a nawet zapisałem się do tej firmy na tajniacką listę, żeby wcześniej skorzystać z jej programu, który robił rysuneczki. Ten program, nieważne, nazywa się DALL-E 2. I słuchajcie, i równo we wrześniu czy w październiku, już tego nie pamiętam, 2 lata temu, jako jeden z pierwszych na tajniackiej liście byłem i zostałem dopuszczony do testowania programu takiego graficznego. I na czym ten program polega? Że tam się wrzuca zdania, tak zwane prompty, i ta maszynka coś tam robi, nawet podobno sami twórcy nie wiedzą co, bo tylko te zasady opracowali, a w środku podobno nie wiedzą. Jeśli ktoś jest specjaliści, to mnie poprawcie. No i potem wypluwa obrazki. I akurat 2 lata temu, może ktoś pamięta, była Ewangelia o dobrym pasterzu. No i ja wrzuciłem jedno zdanie z Ewangelii. Pan Jezus, dobry pasterz. Drugie zdanie. 99 owieczek pięknych, takich zadbanych. I jedna czarna zbuntowana. No i ta maszyna zrobiła tam i nie pamiętam po ilu sekundach, zawsze przysyła 4 obrazki. A ponieważ jestem trochę ślepy, to ja tak nie widziałem tych obrazków, tylko tak mi się z tego ułożenia tych figurek spodobał. Pamiętam obrazeczek numer 2. Powiększyłem go i po prostu włosy stanęły mi dęba na mojej łysej głowie. Otóż słuchajcie, jeszcze jedno zdanie, w stylu Hieronima Boscha. I słuchajcie, patrzę, dobry pasterz, w porządku, 99 owieczek to są blondynki, wszystkie równo ślepe jak nowonarodzone koty. I jedna taka czarna, brzydka owieczka, ale co ona ma? Takie oczy, słuchajcie, no takie, wszystko widzi. No i ja po prostu mało nie zemdlałem. To znaczy, że powodem, że ona odeszła z tej owczarni, ona po prostu za dużo widziała.
I mi się to potwierdza na każdym kroku. No są tacy, co za dużo widzą w kościele i mówią, nie, no ja już więcej na bielady nie przyjdę, no, czy tam do innych miejsc. No ale to było tylko tytułem takiego przywołania, no trochę takiej przechwałki, że może jeden z pierwszych skorzystałem z wynalazku tej znanej firmy, która z tego garażowego twórczości teraz już ma tam jakieś 80 miliardów chyba w wartości swojej i rządzi przyszłością świata. No ale to było 2 lata temu. Natomiast może ja wrócę już za dużo o tych wynalazkach, to ja może wrócę na chwilę do Ewangelii. Otóż dzisiejsza Ewangelia o cudownym rozmnożeniu chleba jest poprzedzona oczywiście bardzo, no, w pewnym sensie podobną sceną, która rozegrała się na pustyni. A było to tak, to jest 4 rozdział Ewangelii Mateusza. Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. 40 dni i 40 nocy Jezus nic nie jadł, aż w końcu poczuł głód. Zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział, jeżeli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Pamiętamy świetnie tę scenę. No jest to jedno z 4 tych pokus skierowanych do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Zejdź mi z oczu, szatanie, czyli ta pokusa o ten dobrobyt, o dobrobyt światowy, dobrobyt taki życiowy jest, okazuje się, pokusą. No i teraz wróćmy do dzisiejszej Ewangelii. W jakimś sensie, no, chodzą ci ludzie za Jezusem, słuchają Jego nauk, zbliża się szabat, kiedy nie wolno w ogóle chodzić i gdzieś tam odwiedzać spółdzielni z połem czy innych sklepów, żeby sobie kupić żywność. No i właśnie, i rodzi się, no, pokusa, żeby jakoś może, no, rozmnożyć ten chleb, jak go jest za mało. I okazuje się, że jest ten słynny chłopiec, nawet jego imienia nie znamy, chłopiec, który gdzieś zachomikował 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. No i Jezus dokonał cudu pomnożenia tych chlebów. I wtedy ludzie, widząc to, no po prostu byli szczęśliwi. No jak to? To jest dopiero król, który nam się przyda. Obwołajmy go królem. No i czym to się skończyło? Mieli przyjść i porwać go, żeby go obwołać królem, ale Jezus sam usunął się znów na górę, jakby tej pokusie nie uległ. I dlaczego o tym mówię? Bo ojciec Jacek Sali, ten dominikanin polski, mówi, skąd ta różnica, co jest powodem, że Jezus mógł powiedzieć, no zaraz, no idziecie za mną, tam każdy ma zachomikowaną jakąś pajtkę chleba w kieszeni, no to się martwcie o siebie, o swoje rodziny. Tymczasem Jacek Salij napisał tak, sam to sprawdzałem dziś rano. Pan Jezus odrzucił pokusę, żeby przemienić kamienie w chleb, a jednak dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Nie byłoby tego cudu, tak uważa jeden z najlepszych polskich teologów, gdyby nie wielkoduszne oddanie swojego chleba przez chłopca, który w tamtym momencie był zapewne tak samo głodny jak wszyscy inni. On jeden mógł wtedy zaspokoić swój głód, a jednak oddał swój chleb w ręce Jezusa. Czyli według ojca Jacka Salija, powodem, dla którego Jezus dokonał tego cudu i rozmnażając ten chleb, była postawa tego małego chłopca, który nie zważając na to, że mógł zatrzymać dla siebie, dla swojej rodziny, hojnie ten chleb oddał Jezusowi. Bardzo ciekawe, jakby motyw, dla którego warto działać. Pokora tego chłopca, nawet nie znamy jego imienia. I to jest bardzo ciekawy powód, który zauważył właśnie ojciec Jacek Sali. No ale skoro zaczęliśmy o sztucznej inteligencji, pora, żeby do niej wrócić. Ale oczywiście dla mnie ten powód był niewystarczający. Dlaczego Jezus pomnożył chleb?
a potem powiedział, nie no, ja już takim królem, który mnoży na co dzień chleb, nie będę i zniknął. I słuchajcie, skorzystałem tym razem z innego programu AI. Nieważny program nazywa się Suno i służy do układania piosenek. Sam ten program pisze wiersze, układa melodyjki, śpiewa i jeszcze obrazeczek robi. Słuchajcie, i to wszystko, jak już jest tekst, to z 10 sekund trwa. Taki szybki jest ten program. I ja 3 dni temu ten program sobie zainstalowałem, wrzuciłem dzisiejszą Ewangelię o pomnożeniu chleba i na początku wyskoczył mi refren. Jak on brzmi? Zbierzcie porozrzucane okruszki, aby odnalazło się to, co zginęło. A potem cała historia dzisiejszej Ewangelii. Czyli tak jak Jacek Salij zauważa, że pokora tego chłopca była motorem tej sceny, tego zdarzenia, tak ta piosneczka, która mi z automatu wyskoczyła, okazało się, że te okruszki, które zebrane, które normalnie każdy, no tak okruchów ze stołu, to się to często do śmieci wyrzuca, a jeśli je zbierzemy, uprzedzając to jak gdyby zdarzenie, 12 pełnych koszów, to wtedy to odzyskiwanie tego, co zginęło, jest motorem działania Bożego. Tak przynajmniej mi wyskoczyło z tej piosneczki. Jeśli się nie obrazicie, to kawałek wam zaprezentuję. Chcecie czy nie chcecie? Nie mówcie nikomu, bo to już dostałem takie groźne pomrukiwania. Zbierzcie porozrzucane okruszki, to tytuł piosenki, którą ta maszynka w przeciągu 12 sekund właśnie ułożyła. I na moście wielki tłum, bo widzieli znaki, które dał Bóg. Uzdrowienia, złe duchy precz, 5000 mężczyzn, co za coś. Wszyscy się pytali, jak ich nakarmić. Chłopiec 5 chlebów i 2 ryby miał. 5 chleb, ryb ma. To niemożliwe, ale Jezus wziął je dał, co miał. Zbierzcie porozrzucane okruszki, aby odnalazło się to, co zginęło. Jezus złożył chleb i ryby.
to brawo sztucznej inteligencji, która napisałaś tę piosenkę. W każdym razie brawo ten chłopiec, naśladujmy jego pokorę i serce i zbierajmy porozrzucane okruszki, aby odnalazło się to, co zginęło. To, co wyrzucone przez ludzi często na śmietnik, może się okazać największym skarbem. Wyznajmy wiarę.